2016 na Transexpo w Kielcach pokazujemy cztery nasze nowe produkty. Pierwszy z nich to jest autobus 12-metrowy Zero Emission Electric z napędem bateryjnym. Drugi to hybryda szeregowa. Trzeci autobus CNG 12-metrowy i czwarty premierowy autobus 10,5 metra low floor z napędem konwencjonalnym. Autobus 10,5 metra, autobus klasy MIDI, to uzupełnienie palety naszych produktów, przeznaczony do linii, które nie są aż tak bardzo obciążone, a z drugiej strony, właściwie ja go tak nazywam duży, mały autobus, bo ma szereg cech standardowej dwunastki, ma podobny zwis tylny, podobny zwis przedni, trzy pary podwójnych drzwi standardowych wymiarów, jest w stanie zabrać dużą ilość pasażerów, ale z drugiej strony jest trochę krótszy, może być przeznaczony do obsługi linii niezbyt przeciążonych, do obsługi miejsc, obszarów zamieszkania, w związku z czym szereg zalet w porównaniu do 12. Mamy szereg produktów, które są rozważane, oczywiście nie zdradzę, co będzie kolejne, trochę tajemnicy musi pozostać, niemniej jednak kolejne modele, kolejne produkty, które zastępują nasze dotychczas produkowane autobusy. To będzie wchodziło, to będzie się pojawiało. No bardzo ucieszyłem się, widząc tylu gości, tylu uczestników naszej konferencji. To było bardzo budujące. To cieszy, że ludzie są zainteresowani tym, co robimy, co prezentujemy, jakie produkty mamy na targach. Obecność gości na naszym stoisku podczas tej małej uroczystości, którą mieliśmy przed chwilą, to też dowód na to, że chcą się z nami spotkać, że chcą posłuchać nas, że chcą zobaczyć, co mamy. Że czują się z nami dobrze, ja to tak odbieram. My się czujemy bardzo dobrze z naszymi klientami. Klienci są dla nas najważniejsi, są tlenem dla naszego działania. Ilość ludzi, po prostu nie do wiary. To jest coś tak cudownego. To najbardziej, wie Pan, na mnie działa, bo nikt tych ludzi nie zmusza do tego, żeby przychodzili. Absolutnie nie. I to pokazuje, że to, co żeśmy zrobili przez te 20 lat, że to ma naprawdę dużą wartość. I to jest to, co mnie cieszy najbardziej.